Witajcie kochani, w kolejnym dniu mamy dzisiaj 13, to jeszcze piątek. Co chcę powiedzieć? Byłam dzisiaj zrobić małe zakupy, uzupełnić jeszcze potrzebne mi rzeczy. Cały czas prowadzę, uzupełnię opis pod poprzednim filmikiem do pana Łukasza, który informuje nas na bieżąco, co dzieje się. I straciłam wątek. Chciałam powiedzieć, że dostajemy też pisma z naszych hurtowni, że mamy osobiście nie udawać się po towar, bo czasem jest tak, że jedziemy osobiście po towar, tylko mamy czekać, aż nam go dostarczą. Po prostu, wiecie, dostawa jest co 3 czy 4 godziny i czasem po prostu między tymi godzinami jedzie się i odbiera. Więc jesteśmy poproszeni o to, żeby nie przyjeżdżać i nie odbierać osobiście towaru, tylko czekać, aż dostarczy nam to kierowca. Jak już musimy przyjechać, to mamy zachować jakąś tam bezpieczną, wiecie, odległość. Ja miałam wybrać się do fryzjera, chociaż te moje włosy tak źle nie wyglądają, bo one wyglądają, jakby miały taki naturalny odrost, ale miałam się wybrać do fryzjera, nie wybiorę się. Zastanawiam się, co z moją wizytą na paznokcie, czy jej nie odwołać. Chuchać na zimne. Wszędzie piszą, no nie siejmy paniki, nie siejmy paniki, nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować, ale też nie bądźmy lekkomyślni. Ja dzisiaj rano pojechałam do sklepu o 7, gdzie jeszcze nie było praktycznie ludzi, ale to, co się działo potem, no to była makabra. Teraz byłam tutaj w hurtowni obok akurat, gdzie no chodzę, bo mamy drzwi w drzwi. I w ilościach hurtowych sprzedaje się rękawiczki gumowe. Jak byłam dzisiaj rano w sklepie, to jest towar, ale jest go mało na półkach. Mąż mówił, że rozmawiał ze znajomym i on, nie wiem, czy ma sklep, czy ten znajomy znajomego ma sklep, i mówią, że są braki w sklepach, bo po prostu sklepy zamawiają podwójną ilość i hurtownie nie wyrabiają, ale w hurtowniach wszystko jest. Ja wczoraj jeszcze zrobiłam zamówienie na leki przeciwbólowe, ale jakoś dziwne to, bo nie widzę, nie mam potwierdzenia swojego zamówienia. Dziennie rano bierzemy acerolę w proszku, pół łyżeczki rozpuszczam w wodzie, w szklance wody. I do tego każdy z nas bierze witaminę D3. Zamówiłam jeszcze, zaraz Wam powiem, co zamówiłam. Tylko włączę sobie. Jeżówka purpurowa, ziele suszone. Ale że wszędzie są takie obsuwy z dostarczaniem, więc czekam już na to ponad tydzień. Napisałam właśnie do pani 3 dni temu, miało przyjść, nie przyszło. Napisałam dzisiaj, pani powiedziała, że dzisiaj powinno być. Więc cierpliwie czekam, aż to przyjdzie. To jest herbatka, będziemy ziółka parzyć. Moje dzieci, odkąd zamknęli szkoły, w szkole byli ostatni dzień w środę. Od wczoraj nie wychodzą w ogóle z domu. Nie widzą się z dziadkami. Nie widzą się z dziadkami, więc tak. Nie wychodzą z domu, dobrze, że mamy balkon, więc dziennie będę ich na godzinkę wystawiać. Mamy tam 2 fotele, więc sobie posiedzą. My w niedzielę mieliśmy jechać na obiad do mojej siostry, ale nie jedziemy. Nie jedziemy, no po prostu nie jedziemy, żeby nie spotykać się w takich większych grupach. I tyle. Po prostu będziemy siedzieć cały weekend w domu. Próbowałam zrobić zakupy przez internet, żeby nie musieć iść
do sklepu, ale niestety u nas tutaj, w mojej okolicy, w Bytomiu, tylko Carrefour robi zakupy przez internet, ale też tylko kurierem i kurier nie wszystko przywozi, więc ciężko zrobić je z zakupy. Auchan mamy koło siebie 2 albo 3, żaden nie dostarcza i Tesco też mamy i Tesco też nie dostarcza. Więc ciężko trochę, musimy dokupić wodę gazowaną, bo nie mamy gazowanej wody. Mamy jeszcze, w sumie już bym filtr musiała wymienić, czyli został nam jeden filtr do czajnika. No i w sumie to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Mój brat miał przylecieć 28 marca do Polski, ale wydaje mi się, że wszystkie loty będą odwołane, bo już kolega miał odwołany, zawieszony lot, czy tam może nie odwołany, tylko wstrzymany. Więc podejrzewamy, że też nie przylecą. Dziwi mnie to, chociaż oni tak do wszystkiego podchodzą w Anglii, że ci Anglicy są tacy, wiecie, tacy... Gdzieś dzisiaj przeczytałam, żeby w Anglii nie skończyło się to tak jak we Włoszech. Ja 2 dni temu chyba oglądałam mecz z mężem i skakaliśmy na co 2 programy, bo były 2 mecze. I jeden mecz odbył się bez publiczności, bez kibiców, a w Anglii, to chyba było w Anglii, a w Anglii było tyle ludzi na stadionie, no bo było, po prostu był cały stadion, nawet nie wiem, czy nie siedzieli jeden na drugim. Więc po internecie krążą też różne nagrania z Włoch. I powiem Wam, że niektóre są przerażające, jedne są bardziej uspokajające, takie, że no stało się tak, bo nie przestrzegali zasad, inne są, można powiedzieć, z wołaniem o pomoc. No, ja na początku, już to mówiłam w poprzednim filmiku, że ja na początku, jak wybuchła ta epidemia w Chinach, to ja do tego podchodziłam z przymrużeniem oka. Szczerze przyznam się, o poczekajcie, bo kończy mi się nagrywanie, musimy włączyć jeszcze raz. Podchodziłam do tego z przymrużeniem oka. A, coś tam było, jest i zniknie. No ale powiem Wam, nic bardziej mylnego, bo to nie znikło. Niby, wiecie, mówią, że w Chinach zaczęli panować nad tą epidemią i że wszystko mają pod kontrolą. No też taki filmik krąży, wiecie, nie wiem na ile to jest, są fejki, na ile, bo się teraz nie dowiecie. Krążą filmiki, jak dbają o tą czystość. No i tak jak mówię, na początku myślałam, że to jest, było, znaczy jest, przejdzie jak wszystko inne. No ale powiem Wam, że naprawdę z ręką na sercu boję się. Boję się. To tak jak dzisiaj taka jedna mama napisała, że ona ma dla kogo żyć. No właśnie, mamy dla kogo żyć, więc uważajmy na siebie. Zaczyna być po prostu nieciekawie. Dochodzą słuchy, że u nas nie mówi się całej prawdy, wiecie, że są zatajane liczby i tak dalej. Nie dowiemy się tego jako tacy, wiecie, zwykli ludzie, obywatele. Więc bazujemy tylko na tym, co zostaje nam przekazywane. Z tego co wiem, nie mają zamykać na razie żadnych sklepów i tak dalej. No ale wiecie, jak to jest. No i to chyba tyle. To rzucę Wam tutaj też link z Instagrama i z Facebooka od pana Łukasza.
żebyście wiedzieli, co się dzieje. Więc tak jak mówią, może nie róbmy strasznej paniki, ale też nie lekceważmy tego, bo widać to na przykładzie Włoch i nie daj Boże Anglii, że to nie jest nic, wiecie, małego. To jest już naprawdę, ogłoszona została pandemia, więc to jest coś strasznego, no po prostu nazwijmy to, to jest straszne, co się dzieje. Najgorsze jest to, że wiecie, dziać już się dzieje, ale tak jak podobno we Włoszech, nie da rady wszystkim pomóc. I boję się, że nasza służba zdrowia może tego nie udźwignąć. Dzisiaj rano słyszałam, że te liczby za dwa tygodnie, tydzień, dwa, bardzo dużo się podniosą u nas w Polsce. Już mamy chyba 61, czy jakoś tak, w tym jedna śmiertelna. I o Jezu, jak wieje. I w najlepszym wypadku może to się skończyć na 6 tysiącach, a w najgorszym na 60. Więc siedźmy w domu, jeżeli nie musimy wychodzić, a już na pewno, jeżeli musimy iść do pracy, to nie spotykajmy się w takich dużych sklepach, odłóżmy wszystkie, nie wiem, spotkania rodzinne, przyjacielskie, no to jeszcze będzie czas, na to będzie czas, więc jeszcze będziemy mieli czas się spotkać. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, coś chciałam Wam powiedzieć, wyleciało mi to z głowy. No nie wiem, co chciałam Wam powiedzieć. Ale myślę, że już wszystko Wam powiedziałam, co Wam chciałam powiedzieć. Więc kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Ja tutaj to wrzucę, nie dotykaj twarzy, ale jak Cię nos swędzi, bo mam ręce przed chwilą. Wrzucę ten filmik i wrzucę Wam linki do Pana Łukasza. Do zobaczenia, pa, pa. Uważajcie na siebie.